Cześć, tutaj Ola. I Ola, już po nagraniu tego filmu, w trakcie montażu, kiedy dopiero zauważyłam, że jakość tej pierwszej części tego nagrania nie jest może najlepsza, mam nadzieję, że kiedy będzie się on eksportować, to wyjdzie to nieco lepiej, ale zajęło mi to naprawdę bardzo długo czasu, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam ona bardzo przeszkadzać. Zresztą ja te książki będę zdejmować i Wam je pokazywać po kolei, także mam nadzieję, że nie będzie Wam to bardzo mocno przeszkadzało i życzę Wam już miłego oglądania. I witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I tak jak możecie widzieć po tytule, po miniaturce i w ogóle po moim ustawieniu, nagrywam dzisiaj dla Was dosyć taki niestandardowy film, w sensie niestandardowy pod tym kątem, że ja absolutnie nie spodziewałabym się, że w najbliższym czasie tego typu film będę dla Was nagrywała, dlatego że powstaje dzisiaj bookshelf tour. Nagrywam dla Was takie oprowadzanie po mojej biblioteczce, pokazywanie Wam książek, jakie posiadam i dlaczego nie spodziewałam się, że będę go w najbliższym czasie nagrywać. No dlatego, że ja tych książek nie mam aż tak strasznie dużo, ale dostałam już kilka razy jakieś prośby właśnie, aby nagrać tego typu film i zawsze wydawało mi się, że no mówię, kiedy oglądałam tego typu filmy u innych twórców, to ludzie tam pokazywali swoje biblioteczki, które mieściły ponad, nie wiem, 1000 książek, normalnie jak jakieś biblioteki takie, wiecie, miejskie czy coś takiego, no a ja nie mam takiej ilości książek, bo co prawda nie wiem dokładnie ile ich jest, ale około 160 tytułów, coś takiego. Możecie policzyć, jeśli ktoś ma takie życzenie, ale no właśnie gdzieś w takich granicach ta liczba moich książek oscyluje, więc no jest to nieporównywalnie mniej w stosunku do tego, gdzie inni twórcy, mówię, posiadają tych książek powiedzmy ponad 1000, ale stwierdziłam, że dzięki temu, że ja tych książek, mówię, nie mam aż tak dużo, to jest nadal dużo, ale nie aż tak jak inni, to, że dzięki temu ten film może będzie trochę, chociaż minimalnie bardziej merytoryczny i o każdej z tych książek będę Wam mogła powiedzieć ze dwa słowa po prostu, czy chociażby ją czytałam, czy nie, czy polecam, a nie tylko wymienić je z tytułu. Także stwierdziłam, że nagram dla Was taki film i dla mnie to będzie po prostu spełnienie moich marzeń, naprawdę. Także, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy już do książek. I teraz może tak, gdzie się w ogóle znajduję? Znajduję się w swoim pokoju i za sobą mam książki, których zbyt często nie widzicie, dlatego że kiedy nagrywam jakieś filmy mówione, to są one nagrywane na tle innych książek, do których zaraz przejdziemy. Tutaj mam książki na dwóch takich półkach. Tam, gdzie zwykle nagrywam filmy, jest po prostu komoda, na której mam ustawione stosy książek i tam zwykle przed tą komodą siedzę, kiedy dla Was nagrywam te filmy. No a tych książek siłą rzeczy, że tak jak w ogóle widzicie, ten kadr może nie jest najbardziej fantastyczny, ja w ogóle stoję na palcach, żeby do Was mówić, ponieważ te książki są, te półki są dosyć wysoko, dlatego no nie widzicie ich zbyt często. Też to są takie starsze książki, dlatego że te półki kiedyś były, jakieś bibeloty na nich stały, a w momencie, kiedy zaczęłam zbierać książki, to one zaczęły się tutaj pojawiać, no i ostatecznie te dwie półki zostały całe zapełnione i teraz muszę dokładać książki na stosy, do których przejdziemy zaraz, więc z tego też wynika, że książki, które są tutaj, są starsze, więc tak, tak słowem wstępu, że to są właśnie takie starsze tytuły, a szczególnie na tej wyższej półce, ale do tego już przechodzimy, bo nie rozgaduję się dłużej i pokazuję Wam już te książki. Także mówię, kadr może nie jest najświetniejszy i ja będę się starała robić to jak najlepiej, ale jestem sama, stoję na palcach, więc no, mam nadzieję, że jakoś i tak zainteresuję Was tym filmem. Dobra, więc pierwsze książki, zacznijmy sobie od tej strony. Nie wiem, czy może to tak trochę na mnie przybliżyć, czy... Dobra, już nie będę ruszać tego, bo jeszcze coś zepsuję. Okej, także pierwszy, tak jak tutaj widzicie, ten stosik, to jest, może ja tak się, nie wiem, przesunę, to jest seria Czas żniw od Samanthy Shannon. I po kolei mamy tutaj Czas żniw, kurde, nie wiem jak to teraz robić, dobra. Czas żniw, następnie Zakon Mimów, potem Pieśń Jutra, i ostatnia z serii to Koniec Maskarady. I teraz tak, jeśli chodzi o te książki, w ogóle nie, ja chyba ich tak nie będę jednak wyjmować, bo to będzie zajmowało strasznie dużo czasu. Ale jeśli chodzi o tą serię Samanthy Shannon,
to były pierwsze tak naprawdę jakieś takie książki, które ja czytałam po swoim takim powrocie do czytelnictwa jakieś około 2,5 roku temu i wtedy one sprawiały mi dużą radość i pamiętam, że one mi się naprawdę podobały i dużo osób o nich się wypowiada nadal bardzo pozytywnie, więc to jest seria, którą myślę, że mogę Wam polecić, ale ja ją czytałam dosyć dawno, teraz ja już nie czytam takich książek, zresztą podobnie jak w przypadku książek Sary J. Maas i tutaj mam tą serię Księżycowego Miasta, część pierwszą i część drugą. I tutaj bardzo podobnie jak w przypadku książek, o których mówiłam przed chwilą, ja już tego typu lektur nie czytam, ale wtedy to było jakieś 2-3 lata temu i wtedy one sprawiały mi gdzieś tam radość, rozrywkę, ale to są takie właśnie książki bardziej dla rozrywki do czytania. Ale nie mówię, że są, że coś jest z nimi nie w porządku. Dalej mamy Gdzie śpiewają raki i ta książka miała swoją popularność gdzieś chyba 2 lata temu w wakacje i ja też wtedy ją czytałam, wtedy wyszedł film, którego ja nie oglądałam. I ta książka w ogóle mi się podobała, ale ja przez to, że wtedy byłam takim początkującym czytelnikiem i słyszałam o niej po prostu same zachwyty, to też udawałam, że przeżywam taki zachwyt podczas jej czytania, a wcale aż tak bardzo mocno mi się ona nie podobała. Więc to była w porządku lektura, ale też patrząc na to, co się teraz dzieje wokół tej autorki i to, no nie wiem, czy ją mogę polecić, ale dla mnie to było takie w porządku, ale bez szału. Następnie dwie książki Holly Black, czyli autorki tej serii Okrutnego Księcia, którą zresztą ja bardzo lubię, bardzo mi się podobała i polecam Wam ją naprawdę bardzo mocno. Mówię, że nie zajmuję tych książek, bo nie, to serio zajmie miliard lat. Ale właśnie mam te Klątwiarzy, to jest bardzo gruba książka, ale ona mi się pamiętam ultra podobała, naprawdę bardzo Wam ją polecam. Mi ona dawała vibe tej serii od Victoria Schwab, Vicious i Vengeful, więc jeśli tamte książki Wam się podobały, to myślę, że warto zainteresować się też tym tytułem. I Księga Nocy, tutaj w sumie tak dużo z tej książki nie pamiętam, czytałam ją też 2 lata temu około, bo mówię, widzicie jakie książki ja wtedy czytałam, więc ona była okej, ale nawet mówię, nie została za bardzo gdzieś tam w mojej pamięci. Następnie w ogóle jakaś książka randomowa, Serce Czasu, w ogóle nie wiem, czy Wy widzicie te tytuły, mam nadzieję, że tak, ale Serce Czasu to jest książka, którą może tak będę robić, którą dostałam, pamiętam na... O, to chyba jest spoko pomysł, żeby tak robić. Tamty był ułożony w ten sposób, więc było gorzej, ale tutaj mogę robić w ten sposób, także okej. Okay. To jest po prostu coś, co ja dostałam chyba na zakończeniu 8 klasy i pamiętam, że ta książka była mega w porządku. To jest coś starego ultra, bo to było chyba w 2019 roku, ale pamiętam, że jakby podobała mi się. Ale nie wiem za bardzo o czym była, także wiecie, no to było, nie wiem, z 5 lat temu. Następnie Neil Gaiman i Ocean na końcu drogi. Tą książkę dostałam kiedyś od mojej koleżanki i podobała mi się ona. Ja lubię właśnie jakby twórczość Neila Gaimana i to jest książka, którą mogę Wam zarekomendować. Następnie coś, czego nie czytałam, czyli Susan Hill, Kobieta w czerni rączka. Nie czytałam tego, bo to jest książka, którą 2 lata temu chyba, tak, 2 lata temu kupiła moja siostra na wakacjach, w sensie ona była na obozie. Moja siostra nie czyta w ogóle nic, absolutnie, i ona to kupiła, bo inne dzieci kupowały rzeczy w księgarni, książki w księgarni, wiecie o co chodzi. Ale ja w ogóle słyszałam o niej jakieś bardzo dobre opinie, więc nie wiem, wzięłam, bo ona po prostu, wiecie, wróciła z tej wakacji i rzuciła to gdzieś na tej zasadzie. Następnie Ten dziwny wiek Kylie Reid. Ja tą książkę czytałam o niej, pamiętam, jest jeden w ogóle z pierwszych vlogów na kanale. Uważam, że bardzo fajne podejście do takie nowatorskie, z jakiejś powiew świeżości, jeśli chodzi o spojrzenie na klasizm oraz rasizm w Stanach Zjednoczonych. Może ona nie do końca trafi do polskiego czytelnika, w sensie jeśli po prostu trzeba zrozumieć, że to jest bardziej chyba kierowane do osób w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam mieszkających, ale nadal podobało mi się ona i była też ciekawa fabularnie. I następnie mam tutaj książkę, tak jak możecie widzieć, mam nadzieję, z tej serii butikowej od Albatrosa i po kolei mam Oberże na pustkowiu, Była sobie rzeka, Kozioł ofiarny, Moja kuzynka Rakela i Syrena i Pan Hancock i
Jeśli chodzi o te, które czytałam, to nie czytałam tylko Kozła ofiarnego. To jest książka, którą w ogóle mam najdłużej na swojej półce. Może Wam tak będę jej pokazywać, nie wiem, ale Kozioł ofiarny, mówię, ja jej nie przeczytałam. Mojej mamie się bardzo podobała i mojej przyjaciółce Mai. To jest gdzieś tam ulubiona książka dla nich od dawna de moje. Ale mówię, jeszcze jest ona przede mną. Była sobie rzeka, to jest jedna z moich ulubionych książek życia. Jest piękna, baśniowa, pięknym językiem napisana, taka bardzo baśniowa właśnie i to mi się w niej ultra podobało, więc naprawdę duża bardzo rekomendacja. Ja często o niej właśnie mówię jako o jednej z pierwszych książek, jaką czytałam, jeśli chodzi o właśnie literaturę piękną i też ona gdzieś po prostu, mam wrażenie, że tak dzięki, i ona była jedną z tych książek, które sprawiły, że czytam teraz takie książki, jakie czytam. Następnie Oberża na pustkowy, to jest książka DNF, Daphne de Maurier, bardzo mi się nie podobała, w sensie była dla mnie ultra nudna i nie byłam w stanie jej dokończyć, więc no tyle w temacie. Moja kuzynka Rakela to kolejna pozycja od Daphne de Maurier, która nie zrobiła na mnie zbyt dużego wrażenia, w sensie ją skończyłam, ale uważam, że była taka mierna, jakby ta historia i w ogóle klimat, klimat był fajny, taki, takiego trochę dużego, takiego dużego domu, jakaś kobieta z jakąś tajemnicą, która wpada do swojego chyba tam kuzyna czy coś takiego i całkowicie wywraca jego życie do góry nogami, jakieś intrygi i tak dalej, tajemnice, ale to, co mówię, może wydawać się fajne, ale jakby sposób tego wszystkiego jest taki, nie wiem, nudny dla mnie po prostu. Nudna była dla mnie ta książka. Następnie Syrena i Pan Hancock i tu jest podobny problem. Imogen Hermes Govar, pewnie się to inaczej czyta, ale ja niestety nie wiem jak. Tutaj jest bardzo ciekawy zamysł fabularny, bo Syrena, którą znajduje jeden z... jakby jest taki pan, jest Pan Hancock, który ma dużo, taką flotę statków i jeden z jego statków, kiedy wypłynął wiecie, w podróż, jeden z majtków znalazł właśnie syrenę, chyba martwą syrenę i Pan Hancock, ale przez to musiał sprzedać ten statek, którym płynął, więc Pan Hancock dużo na tym stracił, więc on postanawia, że tą syrenę będzie wystawiał w jednym z takich klubów i na tym się wzbogaci. I mamy też pewną kobietę, która stara się chyba z tym Panem Hancockiem wejść w jakąś relację, żeby na tym dużo zyskać, podnieść swoją klasę społeczną. Więc to jest ciekawy zamysł fabularny i ta książka była okej, ale nie była niczym wyjątkowym i absolutnie o niej nie myślę. Następnie książka z tej serii, nie mam więcej, tylko tą, ale chyba Cztery strony świata to się nazywa? Nie wiem, ale Bogowie tanga z Albatrosu i ta książka dla mnie była zbyt taka, zbyt dużo w niej było seksu i z tego znaczy jakby wiecie, ja lubię dziwne książki, w których na przykład jest dużo scen jakichś tam erotycznych, ale tutaj jakoś mi to przeszkadzało, nie pasowało mi chyba to za bardzo do jakiegoś klimatu tej książki, bo tutaj mieliśmy kobietę, która musi wziąć trochę, musi zawalczyć o siebie, ponieważ została tak trochę na lodzie, można powiedzieć, wyjechała do, wypłynęła do innego kraju, nie pamiętam już teraz, do Argentyny. Ona była z Włoch, tam miał na nią czekać jej mąż, ale tak okazało się, że on nie żyje. No i ona tam zostaje na lodzie, musi zatroszczyć się o siebie i przybiera postać mężczyzny. Również nie było to coś, co jakoś szczególnie mi się podobało. Widzę, że to się nazywa jednak Piąta strona świata, a nie Czwarta strona świata. I przechodząc dalej, może pokażę te książki. Kurde, nie wiem, żeby tu mi się nie rozleciało, bo one tak stoją, te dwie tutaj specjalnie, żeby te nie poleciały w dół. Więc może pokażę Wam Heaven, jako Kawakami. To jest książka, która wydaje mi się, że dużo osób o niej słyszało, o znęcaniu się nad uczniami w szkole. Ale szczerze Wam powiem, że ona tak średnio mi się podobała, w sensie podobała mi się, ale nie był to jakiś zachwyt, jak wiem, że u wielu osób to było. Dla mnie była ona okej, ale mówię, polecam, ale nie jakoś tak szczególnie mocno. Takie 3,5 gwiazdki i następnie czy to poleci, czy nie? Chyba nie, bo to by poleciało, gdyby to była jedna książka, dlatego że nagrywam ten film bez posiadania jednej książki, która jest u mojej kuzynki w wypożyczeniu od 4 miesięcy. Pozostawimy to bez komentarza. Ale Yellow Face, wiecie, że ja tą książkę ubóstwiam, bardzo mi się podobała, naprawdę świetna, nie wiem, thriller psychologiczny, trochę literatura piękna, bardzo ciekawy, o niej jest cały blog na kanale, bardzo lubię tą książkę.
I następnie dziewczyna, kobieta inna. Ja muszę ją przeczytać ponownie, ponieważ wiem, że to nie był dobry moment, kiedy ją czytałam i ja jej nie doceniłam tak, jakbym to zrobiła teraz. Teraz bardziej zwróciłabym uwagę na język, to jak to jest przedstawione właśnie, na formę tej książki. Wtedy pamiętam, że to nie był, w sensie jakby ja wtedy nie czytałam takich książek i to był taki skok na głęboką wodę, który nie skończył się zbyt dobrze dla mnie i też dla oceny tej książki, więc do niej muszę wrócić na pewno. Następnie książka pod tytułem Zwierzę od Lisy Tadeo. Ja ją czytałam bardzo niedawno. Wiecie, że ona mi się niby podobała, ale też wiele mi się w niej nie podobało. To jest taka książka, którą kompletnie nie wiem jak ocenić. O niej jest też post na Instagramie, gdzie też o tym właśnie napisałam. Także jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to tam Was zapraszam. Ale w dużym skrócie książka o takim bardzo mocnym, skrywanym gniewie kobiety, wielkiej furii i wielkim traumatycznym wydarzeniu, jakie do tego wszystkiego doprowadziło. Kolejno mam 4 książki Elif Shafak, a na półce w tym momencie znajdują się niestety 3, bo tak jak Wam powiedziałam, no niestety jedna jest u mojej kuzynki. I boję się, w jakim stanie to mnie trafi. I tak, 4 dzieci z zasad miłości to jest jedyna książka od Elif Shafak, w sensie z tych, których posiadam, której jeszcze nie czytałam, bo ją kupiła moja mama, która jest wielką fanką Elif Shafak i czytała te wszystkie 4 i jeszcze jedną, ale nie Czarne Mleko, tylko Honor, który nie jest wydany w tej ładnej serii wydawnictwa poznańskiego, tylko jakieś stare wydanie to było z biblioteki. Ale właśnie tą książkę kupiła moja mama, ja jej jeszcze nie czytałam, ale moja mama powiedziała, że to jest taka książka, która myśli, że od tej autorki spodobałaby mi się najbardziej, dlatego że jest taka mocno refleksyjna. Tak przynajmniej moja mama powiedziała, bo mówię, ja jej jeszcze nie czytałam. I 2 następne to jest Benkart ze Stambułu i ona podobała mi się tak. Co się podobało mi się, ja bardzo lubię klimat Elif Shafak książek, który jest taki ciepły, właśnie no ten Stambuł, tak, ta Turcja i jakby to otoczenie, też sposób, w jaki ona pisze, ale jakoś tak historia, pamiętam, że nie, jakby była okej, ale nie była dla mnie takim czymś wyjątkowym. I następnie Wyspa Zaginionych Drzew, czyli ulubiona moja książka tej autorki, kocham ją całym sercem. Perspektywa drzewa figowego, ta miłość tych rodziców, no to jest coś absolutnie, co ubóstwiam i bardzo Wam tą książkę polecam. I przechodzimy do drugiej półki, więc może teraz zrobimy tak troszeczkę o tak. Okej, po prostu zjechałam trochę statywem w dół, żebyście, mam nadzieję, że Wy to naprawdę jakoś trochę widzicie, chociaż jakby ja nie jestem absolutnie techniczną osobą i jeśli to będzie słabo wyglądało, I'm so sorry, ale jakby pojmij ten fakt. Dobra, wezmę sobie książkę, która z góry tutaj leży i to jest Jezioro Blanki Belowej. Bardzo surowa książka, taka brudna, brutalna, trudna strasznie, o takiej, to co powiedziałam właśnie, ale polecam, myślę, że warto się zapoznać. Zdejmę tego kwiatka, żebym mogła Wam pokazać 3 książki, które tutaj leżą. Książka, która została przeze mnie potraktowana w sposób okrutny i która wygląda absolutnie dramatycznie, jest po prostu, nie mogę na nią patrzeć, bo to jak ona była piękna, a to co ja z nią zrobiłam przez to, że zabrałam ją w podróż, to jakby straszne to jest. Klara i Słońce, książka, która podobała mi się naprawdę mocno, ale do której chciałabym wrócić, zrobić jej reread bardzo, dlatego że ja mam wrażenie, że nie byłam na niej przez ten wyjazd właśnie tak skupiona, jakbym chciała, ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę dobry towar i prawda zakończenie nie jest moim ulubionym, ale w sensie jakby nie za bardzo lubię to zakończenie, ale nadal strasznie doceniam tę pozycję. I następnie Sekretne życie... Jezus Maria. Właśnie dlatego te książki są w taki odpowiedni sposób ułożone. Dobra, to teraz tak. Sekretne życie pszczół. Pozycja, która w ogóle jest strasznie popularna. Ona ma na Goodreads chyba jakieś 1,5 miliona opinii. Bardzo dobrych zresztą. Ale ja Wam powiem szczerze, że ona nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. I tak naprawdę to, co przeczytacie z tyłu w opisie, to jest jakby absolutnie dostaniecie to w tej książce i nic Was tutaj nie zaskoczy. Też, nie wiem, jakoś tak sposób jej napisany nie był dla mnie w żaden sposób wyjątkowy i to były takie, nie wiem, 3 gwiazdki, po prostu nie jest to jakaś taka moja, nie wiem, nie zachwycam się nad nią szczególnie mocno. Następnie Tajny klub nietypowych czarownic i jakby książka w porządku, ale ja nie jestem
może docelowym odbiorcą jej, dlatego że nie jestem wielką fanką motywu found family. Ta książka była też taka mocno, to była taka cozy fantastyka i ona była w porządku, ona sprawiała mi dużo radości, ale też nie jest to coś, co gdzieś tam ubóstwiam całym sercem, ale to była pierwsza pozycja, jaką kiedykolwiek dostałam od wydawnictwa, więc ja pałam do niej gdzieś takim, wiecie o co chodzi, no jednak mam do niej wielki sentyment i zawsze będę o niej po prostu pamiętać. Ale jeśli lubicie książki takie właśnie magia, found family, cozy, fantastyka, to myślę, że może Wam się ona spodobać. I teraz tak, rozjechało nam się to i co ja tutaj zrobię? Dobra, to ja je ustawię z powrotem, zrobię cięcie, żeby one nie leciały. Okej, powiedzmy, że sytuacja opanowana, a więc tutaj dwie książki to książki od Nila Schustermana, czyli autora, którego ja po tych dwóch książkach i po Kosiarzach naprawdę lubiłam, natomiast po przeczytaniu jego kolejnej książki, o której w sumie zaraz tak będziecie ją widzieć, ale teraz jakoś tak mam taki, nie wiem, zły stosunek do tego autora, mam, nie wiem, ale okej, nieważne. W każdym razie mam tutaj Roxy, czyli pozycja, która mi się bardzo podobała. Ma strasznie ciekawy pomysł na fabułę, dlatego że mamy nastolatków, którzy zmagają się z uzależnieniem od leków i mamy perspektywę tych samych leków, więc którzy jakby zakładają się o to, które z nich pierwsze ściągnie na dół tego swojego, wiecie, tą ofiarę. Bardzo ciekawa książka, bardzo mi się podobała. I następnie Susza, czyli pozycja, która już nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. Uważam, że była bardzo mierna i ta historia jakoś tak nie przemówiła do mnie zbytnio mocno. Możliwe, że jest ona po prostu dla młodszej młodzieży, a ja jakoś tak no nie odnalazłam w niej czegoś takiego wyjątkowego, że tak to powiem. I następną książką, którą już zdjęłam, jest Kontratak od autorki Almonda. Ja nie potrafię przeczytać tego nazwiska, więc nie będę tego kaleczyć. Ale ta książka nie była też dla mnie jakoś spektakularna. Ona podejmuje na pewno ciekawą tematykę, bo tematykę wykorzystywania w pracy, ogólnie takiego pracoholizmu osób mieszkających w Japonii czy w Chinach. Niestety nie jest tutaj chyba napisane, znaczy w sensie koreańska pisarka, więc chyba podejrzewam, że w Korei, ale tutaj też potem wchodzi nam bunt tych pracowników i gdzieś jakby, nie wiem, nie trafiła do mnie ta książka jakoś bardzo mocno, ja też jej nie odradzam, uważam, że jakby ze względu na swoją tematykę warto ją przeczytać, ale nie jest ona dla mnie czymś bardzo szczególnym. Następna książka to Ucichło od Marii Karpińskiej, coś bardzo takiego przejmującego, trudnego, bardzo smutnego. Ja tę książkę czytałam, pamiętam, w zeszłym roku, jak byłam z moimi przyjaciółkami w Budapeszcie, więc ja mam z nią miłe wspomnienia, ale pamiętam, jak czytałam ją w samolocie, ale była ona bardzo przejmująca, o stracie przyjaciela, więc jeśli lubicie takie książki smutne, to myślę, że warto się nią zainteresować. I następnie coś, o czym ja mówię dosyć często na kanale, czyli Rów Mariański. Ponownie bardzo smutna książka, też o stracie, ale w tym wszystkim też bardzo zabawne, bo mamy relacje dwójki zupełnie różnych od siebie ludzi, którzy pomagają sobie w sposób, jakby pomagają sobie, a zupełnie się gdzieś tam nie spodziewali, że w ogóle mogą jakąś relację ze sobą zawiązać. Też, no mówię, smutna, ale z takim humorem, który mi personalnie gdzieś tam bardzo mocno przypasował. Kolejna książka to Północ w Everwood. W ogóle to wydanie jest, uważam, bardzo, bardzo piękne. Książka taka zimowa, stricte lodowa, bym określiła. Czyli taki trochę retelling Dziadka do orzechów na tej zasadzie. Pamiętam, że podobała mi się taka magiczna aura i zimowa otoczka, więc ogólnie na taki zimowy czas mogę Wam ją zarekomendować, ale też nie było to, nie wiem, coś takiego ultra, najbardziej fantastycznego na świecie. Kolejna pozycja to Piękno Ludu, książka, której niestety nie przeczytałam jeszcze. Ja ją zaczęłam, ale zrobiłam jej DNF, bo jakoś tak, nie wiem, nie zainteresowała mnie za bardzo, a szkoda bardzo, bo ja mam wrażenie, że ona może dalej mi się spodobać, ale ten początek był jakiś taki rozwleczony, bo to jest o dziewczynie, która też jest z takiej małej, hermetycznej miejscowości, lata chyba w ogóle ubiegły wiek, narzucone gdzieś tam społecznie, wiecie,
sposób życia, a ona chce się z tego wyłamać i wyjeżdża do stolicy, do Kopenhagi chyba w ogóle. Więc to by w sumie był dobry tytuł do czytania w Kopenhadze, ale boję się, że mi się nie spodoba i będę tam mieć niefajną książkę. Następnie Haruki Murakami, czyli pierwsza osoba liczby pojedynczej. Bardzo lubię ten zbiór opowiadań, naprawdę też ogólnie, ja czytałam tylko dwie książki Murakamiego, ale jak na razie jestem fanką i za tą książkę kupiłam, mimo tego, że czytałam ją z biblioteki, to chciałam mieć swój egzemplarz, także wydaje mi się, że to o czymś świadczy. Jejku, jejku. No widzicie, te książki są tutaj tak trochę upchane. Następnie Milan Kundera i Nieznośna lekkość bytu. To jest ponownie książka, którą bardzo chciałabym zrobić jej reread, bo pamiętam, o czym ona była, ale mam wrażenie, że dużo mi z niej umknęło nawet w momencie jej czytania, że nie czytałam jej tak mocno dokładnie i powinnam zapoznać się z nią po raz drugi. Także mam nadzieję, że niebawem ten reread wleci, bo wiem, że to jest coś, co... Znaczy, z drugiej strony też... Pamiętam wtedy moje odczucia, że ona jakby doceniałam ją, widziałam jej kunszt, ale wiecie, może być książka, która jest bardzo, bardzo ceniona, a wam jakoś nie siądzie. I ze mną troszeczkę tak było i właśnie z Milanem Kunderą, ale chciałabym sprawdzić po raz drugi, czy to był, wiecie, że tak powiem, problem z moim na przykład skupieniem, czy po prostu ta książka nie jest dla mnie do końca. I teraz trzy książki z wydawnictwa Tajfuny. Mam jeszcze jedną, ale ona znajduje się tam. Też tutaj tak kolorystycznie nie pasuje i w ogóle w sumie, tak jak widzicie, ja mam te książki ułożone kolorystycznie, zresztą tam też, więc u mnie tym to się gdzieś tam idzie. No to prawda, tutaj na górze one są tymi wydawnictwami, tutaj z Tajfunami też tak jest i z takimi seriami, ale raczej kolorystycznie staram się układać książki. I jeśli chodzi o Tajfuny, to mam tak. Nikt nie odpisuje, bardzo taka przejmująca książka, no jak to z u Tajfunów często bywa, o mężczyźnie, który pisze listy do ludzi, których spotyka na ulicy przypadkowo, bardzo taka przejmująca lektura. Następnie Grobowa cisza, żałobny zgiełk, to jest zbiór opowiadań takich dziwacznych, bardzo, bardzo dziwacznych, ale i też takich naturalistycznych, połączonych ze sobą takimi małymi szczególikami, co mi personalnie bardzo się podobało. Następnie Kameliowy sklep papierniczy, na ten moment chyba mój ulubieniec od Tajfunów, taka książka bardzo spokojna, otulająca, ale w taki wyjątkowy sposób, z takim kunsztem, z artyzmem i gdzieś tam przez to, że ja jestem taką też spokojną, ułożoną mimo wszystko osobą, to ona przez to wydaje mi się, że tak mi się podobała. Kolejna pozycja to Antony Doerr i Miasto w chmurach, lektura, której muszę sobie zrobić reread koniecznie, bo pamiętam, że to jest ponownie ten case, że ja jej, wydaje mi się, nie doceniłam tak, jakbym to zrobiła teraz, chociażby posiadając swoją wiedzę z polskiego, w ogóle my na polskim rozszerzonym często bardzo wspominaliśmy tę książkę, bo ona jest naprawdę wybitna pod kątem tego, jaka jest intertekstualna i jak jest w ogóle napisana, też to, że właśnie tam się przewija taka jedna historia, taki mit i on jest istotny dla każdej osoby z pięciu perspektyw z zupełnie różnych czasów, które się tutaj pojawiają. Muszę po nią sięgnąć, nawet ze względu na to, że dobra, nie tej, więc może w pierwszej kolejności powinnam sięgnąć po Miasto, którego nie widać, a potem zrobić really tej, dlatego że miałam fragment Miasta, którego nie widać na, nie miasta, Światła, którego nie widać na maturze ustnej. Także niech to będzie jakimś takim buforem do tego, abym wreszcie ją przeczytała. I kolejna pozycja to moja jedna książka z wydawnictwa Niezwykłego. Amerykański brud. To nie jest wydawnictwo Niezwykłe, no to wiecie, książki dla młodzieży, romanse, a to nie jest romans, to jest literatura piękna, o kobiecie, która próbuje wydostać się wraz ze swoim synem wydaje mi się, że... Jejku. Z Meksyku. Dlatego, że cała jej rodzina została zamordowana przez mafię i ona potem właśnie... Ta książka tak naprawdę to jest taka książka drogi o tym, jak ona wraz ze swoim kilkudziesięcioletnim synem próbuje się z tego też miejsca wydostać i dotrzeć do Stanów. Ale ta książka była dla mnie strasznie nudna, szczerze powiedziawszy. Następnie Pod śniegiem, czyli lektura, która mi się mocno podobała, bo tu mamy chyba trzy siostry,
dorosłe już, które tak wyjeżdżają razem do swoich rodziców na jakąś tam uroczystość. I one są gdzieś tam zupełnie różne od siebie, w zupełnie inny sposób zbudowały swoje życie, mają zupełnie inne gdzieś tam poglądy, wartości. No i teraz wspólnie muszą dotrzeć do tego miejsca, potem tam być. Też rodzice mają dla nich niezbyt miłą informację po powrocie do domu ich, ale ogólnie humorystyczna i też taka inteligentna, podobała mi się mocno. Następnie uwolniona Terry Westover, wydaje mi się, że tej książki nie trzeba przedstawiać, wybitna, o wartości edukacji w naszym życiu, naprawdę przejmująca, wspaniała lektura. I dalej mam cztery książki z tej serii wydawnictwa Jagiellońskiego. O, i teraz widzę, że teraz dopiero to zauważyłam, bo one są ustawione razem, co nie? I to jest ta seria z żurawiem. I że, ojku, wzięłam nogą, machnęłam na statyw, mam nadzieję, że wam to nie przeszkodziło bardzo. Widzicie? Ta ma tutaj bowiem napisane, a te inne mają ten znaczek UJ-u. Ciekawie. Niemniej jednak nie czytałam Księżniczki Barry, a te inne czytałam. Ulubioną moją jest Perfekcyjny świat Miwako Sumidy. Ubóstwiam tą książkę. I następnie, jeśli chodzi o Dziewczyny z Kombini i Kwiat Wiśni i Czerwonej Fasoli, Czerwona Fasola, to są książki, o których bardzo się dużo mówi w naszym internecie polskich bookmediach, ale szczerze wam powiem, które jakoś tak... Wiecie, że ja lubię literaturę azjatycką, ale one nie są moimi ulubionymi tworami, że tak powiem. Bardziej lubię Kwiat Wiśni, Czerwona Fasola, to zdecydowanie. One są bardzo takie przejmujące i wrażliwe, ale nadal gdzieś, no nie wiem, czegoś mi w nich po prostu zabrakło. Ostatnia książka, której absolutnie nienawidzę, czyli Malibu Płoni. Jeśli chcecie ją kupić, proszę, zróbcie coś, żebym ja nie miała na swojej półce, nie chcę na nią patrzeć. Ja jej nawet nie chciałam, ja ją dostałam przez przypadek tak naprawdę. Ona jest na moim Vinted i... Możecie ją kupić, proszę. Nie cierpię tej książki. Ogólnie nie lubię tej autorki bardzo. Czytałam już jej dwie książki, więc jakby nie to, że oceniam po jednej, ale nie, dla mnie jest masakryczna. Następnie Tęsknota za innym światem o Tessy Moszwek. To jest jej zbiór opowiadań takich dziwacznych, naturalistycznych, ale który ja mam wrażenie, że jednym uchem, tak naprawdę jednym okiem czytałam, a drugim nie wiem. No wypuściłam, nie zostawił we mnie absolutnie nic i nie pamiętam nawet za bardzo już tych opowiadań. Jakoś tak nie za bardzo ta książka ze mną zarezonowała. Następnie Upiorne miejsce, książka, która mi się bardzo podobała, taka mroczna, bardzo trudna, smutna, dziwna. Mamy tutaj takie też duchy w sumie, z których perspektywę duchów, jako to są członkowie rodziny, ale już nie żyjący, więc też ciekawy zabieg. Bardzo mi się podobała książka, jak żadna inna. Szklany klosz Sylwii Plath, bardzo doceniam. Czytałam w zeszłym roku, chciałabym zrobić reread. Też myślę, że mogłabym bardzo docenić po tym, jak już przeczytałam taką, a nie inną ilość książek. Ale ogólnie bardzo doceniam tą twórczość w sensie tą książkę, tą pisarkę, no tylko tą książkę czytałam. Następnie Piersi i jajeczko Mieko Kawakami. Książka bardzo mocno kobieca. Uważam, że tematyka jest bardzo ważna i też w ciekawy sposób poruszona właśnie o tym, co to tak naprawdę znaczy być kobietą. Z trzech też różnych perspektyw i wieku też można by było powiedzieć, gdzieś ten temat jest poruszony. Tylko pamiętajcie, że to tak naprawdę są dwie książki w jednej, ale chyba osobiście bardziej lubię ją niż Helen. I następnie ponownie tutaj będzie problem, ponieważ mi się to trochę rozjedzie, ale będę trzymać tak ręką. O kocie, który ratował książki. Bardzo lubię tą książkę, naprawdę uważam, że jest... Lubię ją po prostu. Taka ciepła, otulająca, ale mądra, wartościowa. I teraz się tak dużo mówię o książkach azjatyckich, ale myślę, że to taka naprawdę jest. Jeśli kochacie książki, to myślę, że wam się może spodobać. Następnie Melodia mgieł dziennych od Marty Bijan i to jest jedyna książka tej autorki, która mi się podobała, dlatego że ona jest taka bardzo poetycka, melancholijna, smutna, więc z tego względu mi się podobała. Następnie Nigdy, Nigdy, Nigdy to jest jeden z moich takich książek dla mnie bardzo ważnych. Lubię strasznie tę autorkę w sposób, w jaki ona pisze, taką jej surowość, prostotę, ale i
Tomek po prostu porusza właśnie ważne tematy. Tutaj mamy temat, kwestie ciąży, chęci zajścia w ciążę, a w zasadzie jej niechęci. Niechęci bycia matką i dla mnie ta książka była bardzo ważna. Kolejno mamy... Ejku, rozjedzie mi się to i upadnie zaraz, mówię wam. Jean Didion. Bardzo smutna, bardzo refleksyjna, piękna, poetycka. Czytajcie, bo to jest książka, o której w Polsce ogólnie tej autorce nie mówi się zbyt wiele, a uważam, że powinno się mówić zdecydowanie więcej. Następnie Moje dni w antykwariacie Morisaki, jedna z takich książek tych azjatyckich, przytulnych, miłych, ale i wartościowych, które uważam, że naprawdę takie są. Chciałabym bardzo sięgnąć po drugi tom, bo bardzo mi się pierwszy podobał. Następnie Miriam Tofs i Wszystkie me daremne żale. Książka o siostrzeństwie, o takiej trochę dziwnej relacji między siostrami. Jakby ona mi się podobała, ale ten humor, który na początku ze mną rezonował, potem miałam wrażenie, że był taki trochę ogłupiający i z tego względu gdzieś to wszystko tak trochę mi się rozjechało. Krótka historia ruchu to coś, czego jeszcze nie czytałam, ale ona jest takim trochę w vibe, w sensie humorystyczna, ale postapokaliptyczna chyba? W sensie, jejku, trochę jak opowieść podręcznej. Następnie Bianka Belowa i Mona, to jest książka autorki Jeziora. To jest zbiór opowiadań, który niezbyt mi się podobał, kompletnie nie pamiętam, o czym one były. Dziewczyny, którymi byłam, to jest lektura... Świetnie! Dziewczyny, którymi byłam. O tej książce było bardzo głośno, więc nie będę tutaj się zagłębiać w szczegóły, ale nie podobała mi się za bardzo ta książka. Uważam, że mocno jest średnia, a wiele osób ją strasznie chwali, uważam, że trochę nad wyraz, ale nie wiem, ja też nie lubię za bardzo takich książek. Nieczęsto czytam książki młodzieżowe i ona mi się nie podobała za bardzo. Następnie Smutek i rozkosz, Ubóstwiam. To jest strasznie taka smutna książka też o zdrowiu psychicznym, o kryzysie tego zdrowia psychicznego głównej bohaterki. No ja lubię takie pozycje. Także to była jedna z ulubionych moich książek zeszłego roku. I to na tyle, jeśli chodzi o te dwa regały. Rozgadałam się oczywiście trochę, ale spodziewałam się, że ten film będzie długi. Także teraz zapraszam Was do tamtych stosów. Idziemy tam już. Okej, ponownie nie mam pojęcia, czy ten kadr będzie w jakikolwiek sposób dobry, ale mam nadzieję, że nie będzie dramatyczny. Także zacznijmy od tego stosu pierwszego. Nie wiem, może ja nie mam za bardzo jak usiąść inaczej, żeby Was tu przybliżyć. Dobra, może tak. Nie będę ich chyba zdejmowała, dlatego że to będzie straszne, więc może przybliżę ten stos. O, może tak będzie nie najgorzej. I teraz tak, Taśmy rodzinne, to jest książka, którą ja dla Was recenzowałam, miałam recenzować na Instagramie i ja jeszcze o niej nic nie napisałam niestety. Bez szału. Tyle co macie. Następnie Snowflake od Louise Nielsen. Ta książka mi się podobała mocno, mówiłam o niej w którymś, chyba we wrapupie Maja jest, o niej zresztą też post na Instagramie. Książka w stylu Sally Rooney Vibe, ja bardzo lubię i podobała mi się naprawdę mocno. Następnie Zyta Rutka, Ten się śmieje, kto ma zęby i tutaj jakoś tak forma tej książki, jej, na pewno ona jest spektakularna pod względem formy i języka, ale nie do końca w sposób, który gdzieś tam by mi się podobał i który jakby doceniam ją, ale nie było to coś, co gdzieś tam by mi się jakoś szczególnie podobało. Dalej książka, którą miałam dla Was do recenzji i są to Róże i Fiołki. Zwyczajna książka młodzieżowa z wątkiem Dark Academia, ale brakowało mi w niej jakiegoś takiego pogłębienia i postaci, i tego świata. Ale ciekawym był taki motyw takiej ludowości, bo ona działa się w krajach skandynawskich i tam myśleliśmy o tej mitologii nordyckiej. Następnie Dom sióstr marnotrawnych, książka, którą bardzo wiele osób chwali, poleca i bardzo, bardzo lubi, ale do mnie ona jakoś tak, nie wiem, nie przemówiła, szczerze powiedziawszy, nie zaintrygowała mnie ona szczególnie mocno, nie zaangażowała i mówię, no niestety nie za bardzo mi się podobała.
Następnie opowieść podręcznej Margaret Atwood. Ja absolutnie nie powiem, że lubię tą książkę, ale bardzo ją doceniam i to jest jedna z moich takich książek życia. Także niestety nie mam jej w tym takim drugim wydaniu, nie mam też testamentów, ale muszę zrobić jej reread koniecznie. Dalej Lapfona, czyli pozycja od Otessy Moshfegh. I tak jak tą książkę, czyli Mój rok relaksu i odpoczynku, absolutnie bardzo, bardzo lubię i naprawdę ja kocham takie dziwne książki i to, że wiem, że w niej są pokazywane, że tak powiem, złe wzorce, to tutaj byłam w stanie tak absolutnie zaakceptować, bo taka była bohaterka i to, jak też Otessa Moshfegh tutaj pisze, jaka ta książka jest taka naturalistyczna, ale tak w wyważony sposób, bardzo mi się tutaj podobało. Natomiast w przypadku Lapfony tego naturalizmu, obrzydlistwa po prostu było zbyt wiele i też jakoś tak historia za bardzo mi się nie podobała, także niestety Lapfona to jest książka nie dla mnie. Kolejna pozycja to Córka Strażnika Ognia, coś co zakupiłam stosunkowo niedawno, pojawiła się ona też w book haulu, który był na kanale kilka tygodni temu i ja jeszcze jej nie przeczytałam, co prawda ją zaczęłam, ale nie wiem tak naprawdę za bardzo czemu ją porzuciłam, bo podobała mi się, ale no mówię, nie czytałam jeszcze, ale jestem bardzo ciekawa, bo to jest literatura piękna z takimi motywami mocno, jak to się mówi, takich, nie wiem czy wierzeń, ale takich obyczajów krajów afrykańskich w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, ale okej, to jest, nie muszę tego jeszcze wiedzieć, nie czytałam tej książki. Kolejna pozycja to jest A jeśli jesteśmy złoczyńcami? Ona była okej, w porządku, ale ja nie czytałam tej innej historii, więc nie mam jakby porównania, ale czułam, że to jest podróbka tajemnej historii, bo tylko że jej nie czytałam, bo to było takie 60% Dark Academy, w sensie tam była Dark Academy, ale to było takie, nie wiem, no średnie. Księga Tęsknot, czyli książka autorki Sekretnego Życia Pszczół, którą przed chwilą widzieliście. Tej jeszcze nie czytałam, ale ona w ogóle ma bardzo ciekawy zamysł fabularny, dlatego że mamy XVI wiek i kobietę 14-letnią, w sumie dziewczynę, Anę, która pewnie jest wsuczona w jakieś ramy społeczne, ale poznaje pewnego mężczyznę, z którym, w którym się kochuje i z którym zaczyna nowe życie, a tym mężczyzną jest Jezus. Więc jakby, kolejna pozycja to Rak i dziewczyna, jak ułożyłam sobie życie z rakiem. To jest książka, którą recenzowałam dla Was na kanale w ubiegłym roku. Właśnie o tym, jak autorka, czyli Jagna Kaczanowska, która jest taką słynną dziennikarką, pokonała właśnie tą chorobę nowotworową i też właśnie o takim podejściu do tego. Ta książka miała taki wydźwięk, który mi się bardzo podobał, żebyśmy czerpali z życia jak najwięcej i cieszyli się chwilą, wykorzystywali swoje życie po prostu. Więc ona mi się naprawdę podobała, sposób też napisania gdzieś tam do mnie trafił, no i dowiedziałam się też przy tej formie, właśnie takiej przyjemnej, mogłam dowiedzieć się też wielu istotnych informacji na temat tej choroby. Kolejna książka, to poproszę jeszcze raz, pozycja, którą kupiłam w zeszłym roku na targach książki jesiennych pod Pałacem Kultury w Warszawie i która z początku naprawdę mocno mi się podobała, bo to jest taki dramat rodzinny, książka obyczajowa, właśnie taki no, dramat rodzinny, dwie rodziny, gdzieś tam mocno splecone ze sobą i bardzo trudne wydarzenie, które gdzieś tam wydarzyło się między nimi, a dokładnie jakby dziećmi tych rodzin i z początku była ona dla mnie bardzo, w sensie podobała mi się, ale z czasem ultra mnie nudziła i ostatecznie taki mocny średniak, bardzo się na niej wynudziłam, pamiętam potem. Kolejna pozycja to Przekleństwa Niewinności od Jeffreya Eugenidesa i strasznie mi się ona podobała, ponieważ mamy tutaj 5 sióstr, które po kolei popełniają samobójstwo i chłopaków, którzy starają się gdzieś dociec prawdy, co prawda nie udaje im się to, ale przez to, że oni opowiadają w taki sposób, że my czujemy się jakbyśmy byli współśledczymi w tej historii, to mi się bardzo podobało i strasznie lubię tą pozycję. Kolejna książka tego samego autora to Middlesex, ale jeszcze jej nie czytałam, więc nie powiem Wam o niej nic, poza tym, że wiem, że tutaj mamy mieć osobę, która nie tyle jest czuję się, jakby była zarówno kobietą, jak i mężczyzną, co faktycznie biologicznie jest
mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Następnie Frankenstein, czyli absolutny mój ulubieniec taki życiowy. Książka przewspaniała i bardzo Wam ją polecam. Mary Shelley, jestem też w ogóle jakby pod wrażeniem, jak można napisać coś takiego, mając 18 lat. Ale tak, Wi i Schwab i Niewidzialne życie Adi Larue, strasznie lubię tę książkę. Ja jestem z tych osób, którzy gdzieś tam wyznają kult Adi Larue, nawet pisałam o niej na maturze z polskiego podstawowego. Się do niej odniosłam i gdzieś tam ta magia tutaj, te relacje, w ogóle pomysł na fabułę, bardzo, bardzo, bardzo. I ostatnia pozycja tutaj już to Donna Tartt i Szczygieł, którego jeszcze nie przeczytałam. Także przejdźmy do kolejnego stosu, a ja te teraz ułożę, żeby móc przesunąć kolejny stos. Okej, a więc kolejny stos został przeze mnie przesunięty. Jest on, kurde, wyższy, więc nie no, w sumie to ta ostatnia książka, jaką widzicie, jest serio ostatnia. Tak, Targ Mięsny, taka książka mocno uświadamiająca dla też młodzieży o tym, jak naprawdę wygląda modeling. Bardzo też podobały mi się w niej relacje, główna bohaterka i naprawdę gdzieś tam polecam tą książkę. Kolejno Briefly a Delicious Life, ten co czytałam ostatnio dla Was też w filmie i tak jak wiecie, ja lubię takie dziwne, ekscentryczne twory literatury i taki też ten był, bardzo mi się podobał, naprawdę świetny, tylko ten angielski tutaj nie jest najprostszy, uważam. Kolejno książka również w języku angielskim to Black Cake, pozycja, którą chcę przeczytać już strasznie długo, chyba z rok, a od momentu, kiedy ona wyszła i to było jakoś na jesień ubiegłym roku i jeszcze się na nią nie zabrałam, a bardzo, bardzo, bardzo chcę. Następnie Melissa Broder i Ryby, mój ostatni, no taki wręcz ulubieniec, ekscentryczna, dziwna, ale i też inteligentna, mega, naprawdę, po książce Mleko i głód, którą tak lubię, tak se, to Ryby były naprawdę fenomenalne, ale to tylko dla czytelników, którzy, jak to się mówi, weird girl, weird book, jakby tak ją bym określiła. Następnie Króliczek. Ostatnim filmem, jaki widzieliście u mnie, była druga książka od tej autorki, czyli Wszystko dobrze, a tutaj pierwsza jej pozycja wydana w Polsce, czyli właśnie Króliczek. Bardzo oniryczny, dziwny, specyficzny, który muszę przeczytać drugi raz, bo wiem, że nie doceniłam jej i nie zrozumiałam, nie myślałam nad tym, jak można ją interpretować, a powinnam, więc muszę ją przeczytać drugi raz. Następnie mój absolutny ulubieniec tego roku, czyli Mapy naszych spektakularnych ciał. Ta książka jest spektakularna. Zapraszam Was tam na mojego Instagrama po jej recenzję, ale naprawdę jej forma jest niespotykana, naprawdę bardzo Wam ją polecam. Następnie pozycja pod tytułem Jestem fanką. I ja tej książki w sumie też jestem fanką, dlatego że z początku i też w ogóle po jej przeczytaniu miałam taki stosunek, nie wiem, ale z czasem naprawdę myślę o niej bardzo pozytywnie i książka również z tej kategorii dziwne, o obsesji, o niezdrowych, toksycznych, dziwnych relacjach właśnie i też o kapitalizmie, konsumpcjonizmie i o mediach społecznościowych, czyli o naszym dzisiejszym wspaniałym świecie. Śmieszna też. Dalej, Sam Sylwester i Wiele na wpół przeżytych żyć. Bardzo lubię tę książkę. Naprawdę uważam, że jest serio mocno wartościowa. Piękne relacje są tutaj zaprezentowane. Też mamy reprezentację osoby niebinarnej, więc ponownie gdzieś to była pierwsza książka moja, którą czytałam właśnie z taką reprezentacją. Pamiętam, że naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie i rekomenduję Wam ją naprawdę mocno. Ona jest niby dla młodzieży, ale myślę, że starszym czytelnikom też przypadnie do gustu. Niestety nie podobała mi się ta książka Czarny Flaming, która też ma w tej reprezentację chyba geja. Geja, który zresztą jest drag queen i gdzieś tam dorastania w takim nie do końca, niby z jednej strony przychylnym środowisku, ale mimo wszystko nie do końca. Ta książka była dla mnie jak ten taki slogan, który znacie z reklam Barbie, możesz być kim chcesz. Zresztą Barbie to lalka, którą bardzo lubi bawić się tutaj główny bohater, w sensie lubił bawić się w dzieciństwie ten nasz bohater. Ale ta książka właśnie mówię, jest takim
sloganem możesz być kim chcesz, który słyszeliśmy już miliard razy i co prawda forma jej, czyli wiersz biały, jest jakimś powiewem świeżości, ale nadal gdzieś tam nie za bardzo mi się ta książka podobała. Następnie mam w ogóle Anię z Avonlea, bo była w Biedronce za 10 zł i mama mi kupiła. Potem Spadochrony, czyli Kelly Young, i tutaj naprawdę to jest książka, która jest mocno popularna, ale uważam, że na swoją popularność jak najbardziej zasługuje, o tej mniejszości, ale czyli tak mało jest, to już ciężko powiedzieć, ale osób pochodzenia chińskiego w Stanach Zjednoczonych i trudnościach, z jakimi się muszą mierzyć, ale i też w ogóle trudnościach nastolatków, właśnie tego, to wchodzenie w dorosłość, ale i też klasizm. Ogólnie naprawdę bardzo Wam ją polecam, ale to jest też taka trudna książka, naprawdę niby 14+, ale nie uważam, że ona jest 14+, tylko jednak więcej. Następnie Anna Politano i Drogi Edwardzie, książka z Biedronki za 10 zł, którą zaczęłam i której opis brzmi bardzo ciekawie, ale to jest pierwsza książka, pamiętam w ogóle jakby, jak którą czytałam, że nie byłam w stanie jej czytać przez pióra autora, nie wiem, czy to jest wina tłumacza, wydaje mi się, że na pewno jakby no nie do końca, no bo po prostu to, w sensie nie wiem, sposób, jaki to jest napisane, bardzo mi się nie podobał, naprawdę dramatycznie, nie mogłam po prostu tego czytać. Nic tylko pył, książka z takim motywem science fiction, bardzo filozoficzna, niby dla młodzieży, ale która spodoba się też starszym czytelnikom, o w ogóle sensie naszego życia, ale też mówię, z tymi wątkami takimi science fiction, bo mamy tutaj kosmitów i też w ogóle koniec naszej planety, ale jeszcze taka bardzo smutna, filozoficzna, ładnie napisana. Virginia Woolf i Fale, czyli coś, czego jeszcze nie czytałam, ale z czym się absolutnie zapoznać muszę. Kolejna pozycja to piękna okładka, ale jakże aż zbyt, bym mogła powiedzieć, piękna i napakowana dramatyzmem książka, czyli Życie Violet. Niestety ta książka była dla mnie, uważam, że jest niezbyt dużo szczęścia, dokładnie zbyt dużo nieszczęścia. No pięknie się prezentuje na półce, ale nie jestem absolutnie jej fanką. I kolejnie mam do Pana kilka pytań Rebeki McKay. Ja ją czytałam w zeszłym roku, ale ona mi bardzo wypadła z pamięci, ale pamiętam, że zrobiła na mnie duże wrażenie i czeka na mój reread jej, więc bardzo się też cieszę, że zakupiłam ją, żeby mieć na swojej półce. Następnie Rebeka, nie czytałam jeszcze jej, a mam ją już dosyć długo na swojej półce, ale niestety jeszcze nie nadszedł jej czas. I Upiór Opery, coś, co absolutnie nie lubię, znaczy coś, czego absolutnie nie lubię, bo było to strasznie nudne, jak flaki z olejem i ten klimat też nawet nie był taki gotycki i groźny. Rozminęłam się z oczekiwaniami strasznie, naprawdę, odpłynęły moje oczekiwania. No nie. Dobra, więc kolejne cięcie, żebym mogła przybliżyć Wam następny, ostatni już stos. Okej, i stos już ostatni, którego góry nie zobaczycie, nie będę już się bawić tym statywem, bo ten film już i tak trwa długo i już trochę jestem zmęczona. Ale zaczynając od góry, Jessica Au i Mógłby spaść śnieg, to wydanie jest prześliczne, naprawdę bardzo mi się ono podoba, pod obwolutą jest o takie, więc bardzo, bardzo, bardzo ładne, dziękuję wydawnictwu, bo dostałam je w prezencie w sumie. Ja słuchałam jej w ogóle dwa razy w audio o relacji matki i córki. Ona opowiada, ale jest ona gdzieś, uważam, dla mnie taka, nie wiem, czegoś mi w niej brakowało i nie jestem jej największą na świecie fanką. Następnie książka, której tytułu Wam nie przeczytam, autorstwa Lynn Stromsberg, i ponownie jest to książka tej autorki, która bardzo do mnie trafiła, o kobiecej furii, gniewie i też takim takim czymś, co siedzi tak naprawdę w każdej kobiecie, bardzo kobieca i podobało mi się naprawdę. Następnie również Outrage i Chwile Wieczności o starości. Starości w nieupiększony sposób, taki prawdziwy po prostu. Jestem wielką fanką tej książki i polecam Wam ją serdecznie. Tak. Następnie The Perks of Being a Wallflower, mój tegoroczny ulubieniec, książka bardzo prosta, ale bardzo, która bardzo mocno do mnie trafiła, bo czułam się jakby Charlie był po prostu mną. Mam ją w języku angielskim, kupiłam ją zanim wyszła po polsku, ale też szczerze podoba bardziej mi się to wydanie. Uwielbiam Alex, wiem, że ona jest autorką, ale jakoś tak nie jestem największą fanką tego wydania polskiego. Następnie Dni w historii ciszy, książka, którą dla Was recenzowałam na kanale. Pełna takiej ciszy, pełna takiej melancholii, pretensji i ogólnie to polecam Wam ją, ale ona mimo wszystko po czasie
myślę o niej słabiej niż w momencie, kiedy ją czytałam. Kolejna pozycja to Kroniki Dziwnych Bestii, ta książka z Tajfunów, o której Wam mówiłam wcześniej, ale ona, powiem szczerze, że średnio mi się podobała, nie zrozumiałam jej chyba do końca i jakoś tak rozminęłam się z nią, szczerze Wam powiem. Następnie Lonely Castle in the Mirror, książka bardzo ciekawa, która w tym roku wiem, że wyjdzie po polsku i uważam, że strasznie fajnie, bo historia ta jest nietuzinkowa, ale też ta książka porusza ważny temat, jakim jest właśnie takie znęcanie się nad dziećmi w szkole, wykorzystywanie, takie no właśnie bullying w szkole, ale też zamysł na historię jest bardzo ciekawy, bo dzieci, które trafiają do magicznego zamku z tą taką wilczą królową na okładce. As They Are Grey i Biedne Istoty. Ja ją czytałam na fali tego filmu, ale książka podobała mi się też nie bardziej niż film. Uwielbiam Belle Baxter. Jeśli jeszcze nie znacie tej bohaterki, to koniecznie ją się z nią zapoznajcie. Bardzo ode mnie duże polecenie, jeśli chodzi o tą pozycję. Następnie Akta Desperacji, czyli Megan Nolan, jeszcze przeze mnie nie czytana, ale mam nadzieję, że jak najszybciej to nadrobię. Następnie mam książkę po angielsku również, czyli I'm Sorry You Feel That Way i o niej się mówi, tutaj jest zresztą gdzieś tam napisane, nie wiem już teraz gdzie, ale że ona jest bardzo w tym klimacie smutku i rozkoszy, a jak Wam powiedziałam, ja w zeszłym roku strasznie gdzieś tam zapałałam dużą sympatią do tamtej pozycji, więc czeka na mnie ta, no niestety jeszcze nie przeczytana. Dalej Elizabeth Day i Party, taki thriller psychologiczny, ale bardziej połączenie literatury pięknej tak naprawdę z tym motywem takim kryminalnym, bo bardziej skupiamy się na samych bohaterach i ich psychice, niż na rozwiązaniu tej zakratki kryminalnej, co mi personalnie bardzo się podobało. Kolejna pozycja to właśnie Megan Nolan i Zwykłe ludzkie ułomności, czyli mój tegoroczny ulubieniec, pełna empatii, wrażliwości, pięknie napisana, kocham całym sercem. Następnie Zaproszona Anne McLean, czyli coś, co czytam teraz i co może wylądować tutaj, bo tutaj zawsze trzymam książkę, którą czytam teraz, ale o niej nie powiem, bo dopiero ją zaczęłam. Dalej Kleopatra i Frankenstein, również tegoroczny ulubieniec, książka, która zdecydowanie nie trafi do każdego, ale do mnie trafiła swoją dziwacznością, ale i naturalizmem i jakoś tak, nawet nie wiem czym, ale sposobem pisania, no bardzo mi się podobała, naprawdę ubóstwiam. Kolejna pozycja to Wszystko Dobrze od Mony Ewod. O niej mówiłam w ostatnim filmie, także tam Was odsyłam. Autorka Króliczka, ta książka jest mniej dziwna niż Króliczek. Ma motyw teatru, co też bardzo mi się podobało i naprawdę ta książka podobała mi się mocno. Następnie Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, czyli książka, którą czytałam w języku polskim, a kupiłam sobie to wydanie anglojęzyczne. Ja o niej też mówiłam Wam w jednym z ostatnich filmów. To jest mało znana książka w Polsce, a uważam, że powinna być zdecydowanie szerzej gdzieś tam promowana, bo ona jest w takim tym też coming of age stylu, lata 90., motyw gier komputerowych, mi się bardzo podobała. 21 sposobów na śmierć. Książka naprawdę trudna, podejmująca temat też bullyingu właśnie nad dzieciakami w szkole. Motyw muzyki dla mnie była ok, ale nie była niczym spektakularnym. Książka, która za to była spektakularna, to Dopóki rosną cytrynowe drzewa, strasznie trudna, wyciskacz łez, konflikt zbrojny w Syrii, przepiękna historia, ale bardzo, bardzo trudna. Kolejno mamy tutaj Sally Rooney kilka książek, czyli Rozmowy z przyjaciółmi, moja druga ulubiona książka tej autorki. Ja jestem wierną fanką Sally Rooney i Wam ją niezmiernie polecam. Następnie Normalni Ludzie, czyli moja ulubiona jej książka, którą czytałam już dawno i której muszę sobie zrobić reread. Niezdrowe, toksyczne relacje dwójki młodych ludzi, historia coming of age, którą muszę przeczytać ponownie, tak jak powiedziałam przed chwilą. Następnie Karolina Barbrych i Prosty sposób na bezpamięć, fantastyka młodzieżowa, która do mnie nie trafiła. Niestety ta książka uważam, że była mocno nudna. Miałam o niej nagrać zresztą film, ale nie miałam tam nic koherentnego do powiedzenia. The Good of Small Things, książka po angielsku, klasyk podobno, który jest jeszcze przede mną. I dwie ostatnie książki to Niezwykle szlachetne stworzenia, która również jest przede mną. Ciekawie zapowiada się fabuła, ale słyszałam niestety
też sporo negatywnych opinii, więc trochę mnie on zniechęcił, szczerze Wam powiem. I ostatnia książka to po prostu Sally Rooney i Gdzie jesteś, piękny świecie, moja i najmniej ulubiona książka. Nie uważam, żeby była jakaś dramatyczna, ale absolutnie nie jest też to moja jakaś gdzieś tam ulubiona książka. I teraz może tak, tak, książki mi spadły. Może tak, one stoją tutaj w ogóle w ten sposób. I żeby to już poszło w miarę sprawnie, to pozwólcie, że ja je tutaj przysunę i będę Wam je pokazywać. O czym one? Miało być do recenzji, ale nie jestem w stanie tego przeczytać przez to, w jaki sposób jest tutaj potraktowana psychoterapia i zdrowie psychiczne. Następnie, ostatni raz, strasznie przejmująca lektura, relacja matki i córki, niezdrowa, matka choruje na raka, czas policzony, łamacz serca. Bardzo, 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 bardzo polecam. Podzieleni, nie polecam. Nudne, pomysł ciekawy, ale wykonanie leży, moim zdaniem. Rebecca F. Kwang i Babel. Ja kocham jakby tłumaczenia i to jest coś, co mnie absolutnie jara. Ta książka jest też piękna. Rebecca F. Kwang, sposób, w jaki tutaj przedstawiła kolonializm, połączenie właśnie w sensie kolonializm z tym motywem fantastycznym, czyli z tymi srebrnymi sztabkami, to jest coś, co mnie absolutnie kupiło i bardzo, bardzo tą książkę lubię, ale nie jest to mój ulubieniec życia. Hamlet, który tym ulubieńcem już jest, mówiłam o niej strasznie dużo i po prostu macie ją przeczytać, jest fenomenalna. Następnie zbiór opowiadań, czyli W tych szacownych murach, zbiór opowiadań Dark Academia, który uważam, że jest bardzo słaby i nie podobały mi się trzy opowiadania, jakie przeczytałam. Młody Mungo, strasznie ciekawa książka, bardzo rozbrajająca, strasznie przykra, na której będziecie płakać jak bób, mówię Wam to, gwarantuję Wam to, ale bardzo dobra, ciekawie skonstruowana, z gwarą, lata 80., Glasgow, młody chłopak. Nieheteronormatywny. Bardzo mi się ona podobała. I ostatnia już książka to Ten głód. Średnia. Myślałam, że będzie lepsza, ale przeczytałam ją. Także w sumie to dostaliście recenzję każdej z tych książek, poza tym bukolem. Także tak, to by już było na tyle. Dajcie mi znać, jak spodobała Wam się forma tego filmu. Co myślicie o książkach, które posiadam na swoich półkach? Wyszedł on dosyć długi, bo tak jak powiedziałam, chciałam coś o tej każdej z tych książek powiedzieć, a nie tylko przedstawić Wam tytuł, w jaki sposób ją zarekomendować albo nie, żebyście po prostu dostali, mówię, samego gołego tytułu. Także mam nadzieję, że doceniliście czas, jaki włożyłam w nagranie tego filmu, bo dosyć długo to zajęło. Ale mówię, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i cieszę się, że mogłam ten film nagrać. Naprawdę jest to spełnienie moich marzeń. No i cóż, podzielcie się wrażeniami po jego obejrzeniu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!